Ułóżmy w kolejności od najmniejszej do największej te ułamki niewłaściwe i liczby mieszane. Mamy tutaj wybór. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Wszystkie te liczby przedstawić jako ułamki niewłaściwe lub wszystkie przedstawić jako liczby mieszane. W porządku, to ja zacznę w takim razie od liczb mieszanych. Lubię liczby mieszane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Potem zrobię jeszcze specjalnie dla Was zamianę na ułamki niewłaściwe. Może Wy bardziej będziecie ten sposób lubić. Czyli zaczniemy od liczb mieszanych. Liczby mieszane. 7 trzecich. Zamiana na liczbę mieszaną. 7 trzecich to jest inaczej 7 podzielić na 3. Ile razy trójka zmieści się w 7? 2. Czyli 7 trzecich to jest inaczej 2. 2 razy 3 to jest 6. I 1 trzecia. Sprawdźmy. 3 razy 2 to jest 6. 6 dodać 1, 7. 7 trzecich. W porządku. Zróbmy dalej. 4, 1 druga to jest po prostu liczba mieszana. Przepisujemy 4 i 1 druga. Dalej. 4 trzecie zamieniamy na liczbę mieszaną. Ile razy trójka się w 4 zmieści? Zmieści się raz, czyli to jest 1 i 1 trzecia. Dalej, 1 i 2 piąte to już jest liczba mieszana, zatem przepiszemy. To jest 1 i 2 piąte. I 17 piątych, inny kolor weźmy. 17 piątych, 15 raz się zmieści w 17, to jest 1 i 2 piętnaste. W porządku, mamy już liczby mieszane. Spróbujmy ustalić teraz kolejność tych liczb. Na pierwszy rzut oka widać, że 4, 1, 2 to jest największa liczba. Zatem zapiszmy ją tutaj po prawej stronie. Chcemy mieć od najmniejszej do największej, zatem 4, 1, 2 to będzie to największe. 4 i 1, 2. To już jest zrobione. Druga największa liczba to 2 i 1 trzecia. Zatem przed 4, 1, 2 będzie 2 i 1 trzecia. Pozostają nam do uszeregowania te trzy liczby mieszane. W każdej z nich mamy jedną całość. Zatem pozostaje popatrzeć na części ułamkowe. Sprowadźmy te ułamki do wspólnego mianownika. Znajdźmy wspólną wielokrotność, najmniejszą wspólną wielokrotność 3, 5 i 15. Ile to będzie? 15. Zgadza się. W takim razie 1 i 1 trzecia chcemy zapisać z ułamkiem o mianowniku 15. 3 razy 5 to jest 15, czyli mianownik pomnożyliśmy przez 5. W takim razie licznik też przez 5, czyli to jest inaczej 1 i 5 piętnastych. Zapiszę to może na pomarańczowo, żeby się nie myliło. To jest 1 i 5 piętnastych. 1 i 5 piętnastych. W takim razie to rozszerzamy, mianownik 15, 5 razy 3 to jest 15, zatem 2 razy 3 to będzie 6 i ostatnie to po prostu zostawiamy. W takim razie 5 piętnastych, 6 piętnastych i 2 piętnaste. Widać, że 1 i 2 piętnaste to jest najmniejsza liczba, 1 i 2 piętnaste. Dalej mamy 1 i 5 piętnastych. I dalej z tych liczb 1 i 16, 1 i 6 piętnastych. Mamy już segregowane liczby mieszane od najmniejszej do największej. Ale wróćmy teraz do początkowej postaci. 2 i 1 trzecia to było wcześniejsze 7 trzecich. 1 i 6 piętnastych to było wcześniejsze 1 i 2 piąte, czyli tak jak było 1 i 2 piąte. 1 i 2 piąte. 1 i 5 piętnastych to było 1 i 1 trzecia, czyli 4 trzecie. 4 trzecie. I 1 i 2 piętnaste to było 17 piętnastych. 17 piętnastych. I 4 i 1 druga przepisujemy. To jest nasza kolejność od najmniejszej do największej. W porządku. Obiecałam Wam jeszcze, że zrobimy z zamianą na
Ułamki niewłaściwe. Ułamki niewłaściwe. 7 trzecich jest już ułamkiem niewłaściwym, przepiszmy. 4 jedna druga. Jest taki prosty sposób zamiany liczby na ułamki niewłaściwe, już wcześniej o nim wspomniałam. Mnożymy 2 razy 4 to jest 8 i dodajemy licznik, czyli 9. 9 drugich, mianownik pozostaje bez zmian. 7 trzecich, 9 drugich, 4 trzecie już jest w ułamku niewłaściwym. 1 i 2 piąte. Można zrobić tym samym sposobem, czyli 5 razy 1 to jest 5, dodać 2, 7 piątych. Ale na przykład możecie też popatrzeć na to, że 1 to jest inaczej 5 piątych. 5 piątych dodać 2 piąte to jest 7 piątych. 17 piętnastych również przepisuję. 17 piętnastych przepisujemy. Mamy już ułamki niewłaściwe. Teraz pozostaje nam znaleźć wspólny mianownik tych wszystkich liczb. Jaka to będzie liczba? Musimy znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność 3, 2, 5 i 15. Jeśli nie mielibyśmy tutaj dwójki, to wspólna wielokrotność 3, 5 i 15, tak jak w tym przypadku, to byłoby 15. Ale mamy dwójkę, 15 nie podzieli się na 2, zatem najmniejszą wspólną wielokrotnością będzie tutaj 30. Zamieńmy w takim razie, rozszerzmy te ułamki. Zamiast 7 trzecich chcemy mieć ułamek o mianowniku 30. Zatem 3 musimy pomnożyć przez 10, żeby otrzymać 30. W takim razie 7 również mnożymy przez 10, to jest 70. 70 trzydziestych. 9 drugich rozszerzamy, mnożąc przez 15. 9 razy 15 to jest 135. Tu jest sprytny sposób na policzenie tego, napiszę Wam na dole. 9 razy 15. To jest inaczej. 10 razy 15 odjąć 1 razy 15, tak? Za dużo tu o 1 napisaliśmy. Czyli to jest 150 minus 15, czyli 135. Takie obliczenia możecie sobie nawet w głowie wykonywać, tak? Nie potrzeba do tego kalkulatora. 4 trzecie rozszerzamy do ułamka o mianowniku 30. To będzie łatwe. 40 trzydziestych, 7 piątych to będzie mnożone przez 6, zatem 7 razy 6 to 42 i 17 piętnastych rozszerzamy do 30, 15 razy 2 to jest 30, zatem 17 razy 2 to 34. Teraz już wszystkie ułamki niewłaściwe mają taki sam mianownik. Można je zatem łatwo porównać. Patrzymy tylko na liczniki. Najmniejszy licznik ma ten ułamek, czyli 34 trzydzieste, czyli 17 piętnastych. 17 piętnastych. Dalej, to już zrobione. Dalej najmniejszy ma 40. 40 trzydziestych, czyli 4 trzecie. Kolejny najmniejszy licznik to 42, czyli piszemy 42 trzydzieste, czyli 7 piątych. Kolejny najmniejszy to jest 70 trzydziestych, czyli 7 trzecich. I pozostaje nam 135 trzydziestych, czyli 9 drugich. Jeśli wrócicie do liczb mieszanych, tak jak wcześniej, otrzymacie taką samą kolejność, jak po lewej stronie. Powodzenia!